Cześć, 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 witam na kanale Limbiec Kulturowy, a to jest Sons of the Forest. Jak widzicie, poczyniłem spory postęp, jeśli chodzi o budowę mojej bazy. To było bardzo dużo rąbania drewna i bardzo dużo zsyłania ich tymi linkami i... It was freaking a lot. Tu mam swoje ognisko, dałem mojemu fantastycznemu przyjacielowi i kompanowi ten oto smoking. Yeah, so he looks smoking hot, yeah. Tu sobie zrobiłem taki jakby zrobiłem pojemnik na te... na drewno, ale widzę, że nie jest... że przepuszcza po prostu dzikie zwierzęta. Dałem Wiktorii pistolet, to już chyba wcześniej. Tak, no i tu sobie tak wybudowałem. O, i tu sobie biorę prąd ze słońca. Dzięki słońce, tak, i sobie wybudowałem jeszcze sieć takich połączeń linowych, za pomocą których mogę się transportować prościutko do tegoż oto obozu. Tu się ciągle respawnują nowe rzeczy, więc jest to bardzo przydatne. Tak, tego nie chcemy. Nic tu ma nie grać. No i w zasadzie cóż, no w dzisiejszym odcinku to ja bym chyba chciał po prostu już pójść do tej jaskini ostatecznej, w której prawdopodobnie chyba jest koniec gry. Więc się tak na szybko chcę przygotować. Wziąć ze sobą jakąś szamę, wziąć ze sobą pićku. Wziąć ze sobą granaty, materiały wybuchowe i wszystko, co potrzeba. I zobaczymy, jak to pójdzie, no. No i pan Paweł, jak to mówią. Dobra. Więc. Z tego, co się orientuję. O, właśnie. Dzięki nowemu update'owi ten znacznik, który dałem Virginii z tym serduszkiem, no spowodował, że się ten znacznik zaktualizował, więc teraz wiem, że o, tam sobie kręci się Virginia. No i gdzieś tam Kelvin, wiadomo. Robi swoje rzeczy. Tak, no tak myślę, że po prostu dzisiaj pójdę do tej jaskini endgame'owej i spróbuję zmierzyć się z tym ostatecznym bossem. Zobaczymy, jak pójdzie. Tak, tam jest ten, czyli ostateczny boss będzie gdzieś jakoś tam chyba. Więc ja po prostu się pożegnam i widzimy się przy tej jaskini, która prowadzi do endgame'u, no i tak to zakończmy. Cześć, Virginia. Let's go and let's kick some asses. Yeah, więc do zobaczonka. Hej, hej, hej. Witam z powrotem. Oj, nie uwierzycie, jak bardzo ciężko było się tu dostać i ile mnie kosztowała przeprawa w to miejsce, ale w końcu jestem. Wchodzimy tutaj teraz do tej jaskini. Bo tu chyba jest coś, co musimy odhaczyć, zanim w ogóle będziemy mogli pójść do tego ostatecznego bunkra. Tak mi się udało coś wyczytać. Zaraz zobaczymy, czy to była prawda, czy nie. Ale tak, ojejku, ile ja się nawalczyłem z kanibalami, z mutantami, po prostu... jeszcze sobie odwiedziłem drukareczkę 3D, którą stopniowo uzupełniałem przez te wszystkie... w tej przerwie, kiedy tam sobie budowałem, no to dużo jakby tam się respiło tej żywicy, więc sobie ją na spokojnie wrzucałem. No i podrukowałem dużo tych pancerzy całych, bo stwierdziłem, że jak tu już idę, no to raczej mi się to chyba przyda. Więc zaczynamy podróż w głąb tego miejsca i wydaje mi się, że to miejsce jest bardzo złe. Bo to już słyszę, no że jest grubo. Zbierać wszystko, co się da. Kamienie, no. Oj, kamienia! Jak to mówią? Dobra. What the fuck is this? Dobrze, dziabaj te smarkacze. Jakiś chłop. To się
Ktoś się... What? To jest ten chłop, co mnie porwał na samym początku. Znaczy porwał. Ten, co mnie tak ogłuszył. A teraz jak wylądowałem na wyspie. O nie. Czy ja straciłem swój ekwipunek? Ja... Bro. Nawet mi nie mów. A nie. Wszystko mam. Już myślałem. Dobra, no to... Pękaj. Ja wiem, kto ty jesteś. Dobrze. Prawidłowo. Nie wiem, czy mam miejsce na ciebie, bo tyle. A nie, mam na spokojnie, dobra. Luźno, luźno. Piękna rybka, ale to była tylko zmyłka. Pocelujemy w Rowisława, gdyż tam są najbardziej unerwione części ciała. A zatem tam będzie boleć najbardziej, najdotkliwiej. Nie tylko będzie fizyczna rana, ale i psychologiczna. Tak jest. I zbieramy. Zbieramy, zbieramy. Na szczęście w bazie tej głównej mogłem zrobić cholernie dużo tych tego pancerza z kości właśnie, o. Gdyż, ponieważ, iż no tak, no gdyż, ponieważ, iż co chwilę podczas budowy byłem atakowany przez kanibali, więc tak naprawdę kości żaden problem. Więcej kłopotu było z taśmą, ale w zasadzie no dzięki temu, że sobie tam się osiedliłem obok tego czegoś tam, tego obozu, no to bez problemu mogłem można powiedzieć brzydko, no farmić te taśmy. Zobaczymy, a nie, no stąd przyszedłem. No wybaczcie, no. Ale tego chłopa tu nie było, teraz jest. Troszeczkę to takie dziwne. Okej. Co my tu mamy? Są jakieś te żywica. No spoko, jakbym wiedział, że tu będzie, to może bym tyle tego nie brał. E-mail classified scientific data. Department of... co? Mathematics. Cube-like room possibly related. Okej. Okay. Cube-like room, czy to oni mówią o tym złotym czymś? To tam, wiecie... w tej jaskini ciemnej, gdzie była złota zbroja. No tam była dosyć taka wielka złota konstrukcja, tak jakby to było coś związane. Safe in cube. Further studies show that our hypothesis may be correct and that the subjects in question are safe inside the cube. O, proszę. Czyli jakaś jest ta... no cube, no kostka, nie kostka, no, znaczy kostka, ale jak oni, no, chyba chodzi o jakieś takie po prostu pomieszczenie kwadratowe. Dobrze, dobrze, amunicja, zawsze na propcie. Dobra, czy tu coś jeszcze? Nie widzę, żeby tu coś jeszcze było. Mocowanie do latarki, okej. Okay. Alko. Nie wiem, tu... o, płytka drukowana, okej. Okay. No tak, bo mi sporo w sumie ich poszło na ten... na te całe armory. Szamka. O nie, ręka. Cóż, mogłem po prostu ją schować z ekwipunku. Czyna do pistoletu. O, i pistolet tu był, kurczę, no dobra.
preliminary findings. Our records show that more research will be needed regarding the artifact, causes a brief dimensional switch. Dimensional. Czyli kurczę, te potwory mogą pochodzić z innego wymiaru. To by wskazywało też na tych całych kultystów, którzy w ogóle robią jakieś dziwne rytuały. O. Chyba mnie wyczuł. Spać. Ja wiem, że jest późno, zgłodniałeś, ale nie można jeść tak późno, bo się odkłada tłuszcz. Człowiek tylko tyje niepotrzebnie. Kurczę. Nie wiem czemu, ale byłem nastawiony, że tu może będzie katana. A tu widzę, że katany żadnej nie ma. Może tu będzie sobie tak stała. No słabo. Szkoda. Dobra. What else, what else? Co tu jeszcze mamy? Babies. Oh, I hate you. About to destroy your ass. I dobranoc. Dziękuję, dziękuję, dobranoc. To tu się. Dziękuję, dobranoc. Juka golfowa. Okej. Może tu będzie katana. Om nom nom nom. Mamy jakieś zakodowane symbole, okej. Co jeszcze? And good news, we have managed to find both the clubs and the golf balls. We want to thank you for all your help, and if you are ever out on the links, let's whack a few balls around. Miles Goldstein. Tak, teraz o golfie mówisz. No, nie jest to dobra. Nie jest to dobry czas, wiesz, żeby o golfie tak gadać. Tu nic nowego. A, piłki noż? Dają to bierz, tak? I golfowy, proszę. Okie dokie, tu nic. Lecimy dalej. Może wezmę latarkę. O, skurczybyk się przestraszyłem. Dobra, parę strzałów i leży. Uuu, ale... Troszkę rączka tam, wiecie. Uuu, ty kurcze. Koleżko. To to. Twojego partnera zabiłem? Życiowego? Garda, parubo. Ja tu sobie kucnę. Dobra. Ciśniemy dalej. Ach, tak. Patyki giną. Frajerskie. Dobra. Nie ma co. Ale tutaj się dzieje dużo. To nowo beach. Góra nic. Przyjmij bełta. Lecz nie z ust, ale z kuszy. Nic się w świecie nie poruszy. Ja tu śpiewam, a ty umieraj. Ja tu śpiewam, a ty tańcz. Przekaz jest jasny.
wytrzymały, skubaniec. Muszę przyznać, no. Ciężki był. Znaczy ciężki, no niezbyt ciężki, no bo jakby trzymałem go na dystans, ale... No... Zwariowany. Zwariowany, to trzeba przyznać, kurczę. Dobrze, dobrze, co dalej, co dalej, co dalej? Drugie pięterko. No nie wiem, czy my tu byliśmy, chyba... Kurczę. Nie wiem. No, tu nie zniszczony jest komputer. Ale z drugiej strony... Nie no, chyba nas nie było. Super, surową rybę, szamie. Bardzo mi się to przyda w tym momencie. Co ty taki wytrzymały, kurczę, jesteś? Double kill. Prawie. Czyli nie double kill, po prostu zabiłem ich. Pojedynczo. Ale w krótkim odstępie czasu, więc... double kill. Tak się umówmy. Dobra, skrup ich szybciej. I don't have time to waste. Co tu jest? Co tu się wydarzyło? Ramen już mi się nie przyda. Kombinezon skórzany, okej. Okay. A, wychylilym. Krasełyk. No jest, katana. Proszę państwa. Katana przepotężna. Znaczy w jedynce nie była taka potężna. Po prostu była taka, o. O tutaj. Całkiem niezłe statystyki. Dobra, dobra, dobra. Ustawmy sobie... katanę pod zerem. No, ona nie jest zbyt dobra, jeśli chodzi o obronę. Ale też nie będziemy po to jej używać, żeby stać i zgarniać bicie. Start of Bidding War. Okej, okay. Czyli jakieś tutaj akcje na rynku. Giełda, widzę prężnie. Działała dla firmy. To też mieli finanse, żeby tutaj to wszystko ogarnąć. O, już mi się nie podobasz. Nie żyjecie? Super. Wrócę tutaj, bo tutaj mnie nie było. Jest to bardzo dziwne. Okej. Okay. Jakiś w ogóle ten. Co to jest? Jakiś grzyb? Jakaś maź? Jakaś taka ikra tego ryby. Dziwne. Albo to jakiś Stranger Things motyw, że po prostu jakaś narośl z kosmosu się będzie rozprzestrzeniać. Okej, co tutaj jest? Hank, a bunch of crazies arrive by boat and seem to think killing themselves on this island will send them to the promised land. Do we have insurance for this? Oh my goodness. Life. Okej, czyli to jest ten... chłop. Walczy z tym... potężnym... Co tu się? O, a, otworzyłem mu drogę. Okej. Mam nadzieję, że to było dobre. Ale go gonię. Bo ewidentnie też walczy. Z demonami. Jak mówi nasz fantastyczny tatuaż. Tu nic. Dobra, w dół. Dobra, chyba was zaskoczyłem. Jeszcze coś masz do powiedzenia? Będziesz się kłócił? Z dorosłym?
Bro, what the fuck? O, ja wiem, co ci pochłona. Krzyż. No i co? Leszczu? Obsranko delikatne teraz. Ojojciu, jak cię wykrzywiło. Mordo, daj poskaczę po twym truchle. Niech ci już nie będzie smutno. Nie wiem, o co chodzi, ale wykorzystam twoje ciało tu jak płótno. Zróbmy tak. Pyk, pyk. Dobrze, dobrze. Cóż to jest? Książka Głęboki Sen. Maska złota. No już się naoglądałeś chyba, kurczę. Złota maska. Katechniawa. Do widzenia. Rek. Kamera sportowa. Okej. To chyba to, co dodali w ostatnim update'cie. Bo miało być coś z kamerą związanego. Może niby jakieś nagrania dodatkowe, które mają nam trochę więcej powiedzieć o głównej fabule. No w sumie spoko, no w jedynce też to było i całkiem spoko to działało, bo człowiek się musiał po prostu tam domyślać. Chociaż to nie była też jakaś, no nie wiem, ciężka do wykminienia historia. Tego, co kojarzę. Okej. Czy ja mu otworzyłem te drzwi? Jakieś inne może. Coś słyszałem w ogóle, że ten gość, z którym my walczyliśmy, to może być na przykład Timmy, który już dorósł. Ale co to oznaczyłoby, że ten wąsaty chłop, co tam dostał strzała, to jesteśmy my z pierwszej części? To by było dziwne. Okej. Okej. No co mnie tu trzyma? Dobra, wyszliśmy. What the heck is this? Wyszliśmy, a to oznacza, że... Dobra, już wiem, które drzwi się otworzyły, ty. No przecież. Ale jesteś. What? Co tu się dzieje? Moho. No, katana robi swoje. Trzeba przyznać. Postarali się. O, ty blokujesz, paruwo? Raczej byś tego nie przeżył. Dobra. Dużo ich. Jak widzicie, nie żyjemy w komitywie. Niestety nie udało mi się polepszyć naszych stosunków. Szczególnie podczas budowania, które zajęło mi kilka dni. No, to nie było zbyt łatwe, kiedy wbijać się na plac budowy kilka potężnych i agresywnych kanibali. Więc tak, zabijałem ich. Musiałem. Samoobrona. What? Kurna. W tej grze nawet łosie chcą cię zabić. Ja sobie po prostu zapiszę. No zapisz. Dzień dobry. Witam ponownie. Postanowiłem tak szczerze po prostu zakończyć tutaj odcinek w tym miejscu, gdyż trwa on godzinę, więc chciałem go rozbić na
dwa pomniejsze odcinki takie. Tutaj zakończę i rozpocznę przygodę od tego bunkra w kolejnym odcinku. A teraz bardzo dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, zostawcie lajki, subskrypcje, no i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym epizodzie, który będzie już epizodem finałowym, w którym kończę grę. Także zapraszam, hej i cześć.